Cześć, siemanko. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak stworzyć portfel MetaMask oraz jak go połączyć do nowej giełdy, która się nazywa Biswap. Ogólnie Bitfury zawiązało współpracę z giełdą właśnie, która się nazywa Biswap. Ogólnie to jest taka giełda. To, dlaczego chcę wam to pokazać, to ze względu na to, że niedługo na tą giełdę będą wchodziły tokeny BFG, czyli te tokeny, które tutaj kopiemy. Bitfury chce wprowadzić po prostu na giełdę i będzie można nimi handlować, będzie można kupić, sprzedać. Także no, myślę, że tutaj dla osób, które kiedyś chciały sobie, stwierdziły, że na przykład zainwestują sobie do Bitfury, ale powiedziały, że a nie opłaca mi się, bo nie wiem jak kopać tokeny, to tutaj będzie dobra opcja, żeby zamiast kopać tokeny po prostu je kupić. Ogólnie na ten moment, jak tutaj widziałem, po newsach można zobaczyć, jak sobie przeliczycie, to mniej więcej wychodzi, że Bitfury wylicza token na cenę około 6 centów z kawałkiem. Ogólnie koszt wykopania tokena to jest tam powyżej trochę 3 centów. Także no, opłaca się kopać, ale no, żeby kopać też trzeba wiedzieć jak. Ja ogólnie takie informacje bym chciał udostępniać wam gdzieś tak na grupie, ale powiem wam szczerze, że tak, zrobiłem tego Facebooka, był ten czat, ale ten czat też taki jest niewygodny dla ludzi, dlatego teraz będę chciał zrobić po prostu Discorda. Jak będzie Discord już aktywny, to wrzucę linka w opisie, także po prostu sprawdźcie sobie, czy już jest. Pewnie gdzieś tam na dniach będę coś próbował stworzyć, no bo też nie za bardzo ogarniam, jak tam boty poustawić i tak dalej, nie? Pierwsze co wam jeszcze tutaj dodam, jeżeli chodzi o Bitfury, no był event z tym BSW tokenem. Ogólnie można było dostać też tokeny za po prostu posiadany level, nie? Jak ktoś miał pierwszy level, nic nie dostawał, ale za drugi level już było 5 tych tokenów, za trzeci, tak jak ja na przykład mam, dostałem 10 tokenów i mogłem sobie trochę pokopać, a ogólnie za te 10 tokenów wykopałem, znaczy 9 użyłem do kopania, a jeden użyłem na boksa, bo są też te free boxy. A no to z 9 tokenów BSW zrobiłem około 300 tokenów tych BFG. Także no, myślę, że tutaj bardzo dobrze wyszło. Też spory obrót mi naliczyło, bo tam ponad 1,5%. Jeśli chodzi o następną właśnie rzecz, no to myślę, że stworzymy po prostu ten portfel i wam wyjaśnię co i jak. Także zaczniemy sobie po prostu od portfela w MetaMasku. A pierwsze co, no to rozpocznij. Oczywiście, jeżeli macie portfel, no to wystarczy po prostu wpisać te seedy, które macie. Jeżeli nie macie, no to tworzymy portfel. Tu jest, czy mogą pobierać od was anonimowe dane i tak dalej. Ja klikam no thanks, wpisuję sobie hasło jakieś, czyli powiedzmy, że teraz tworzymy. Hasło już mamy, także teraz seedy przepisujemy po prostu. Najlepiej myślę, że będzie na kartce po prostu zapisać. Okej, teraz swoje seedy, które zapisałem, po prostu sobie biorę kartkę i z kartki przerzucam po kolei. Okej, jak mamy teraz już konto zrobione, no to pierwsze co nam się wyświetla, account z Bitswapem mi się od razu, znaczy z Bitswapem mi się od razu połączyło. Okej. Miałem już tutaj jeden w ogóle zrobiony portfel wcześniej, ale chciałem wam pokazać od nowa, jak to się w ogóle dodaje i tak dalej. Ale tutaj widzę, że po prostu dodało za mnie, bo już wcześniej wykryło, że coś pewnie było zrobione konto. I teraz tak, jak w ogóle się posługiwać tym portfelem? Nie ma tutaj żadnej filozofii. Ogólnie tak, to jest wasze konto. Czyli poruszamy się po tokenie, który używa BNB, czyli jest to BSC token. Żeby go sprawdzić, no to wchodzimy sobie, tutaj mam pokazany BSC scan. No i teraz na przykład chciałbym dodać sobie jakiś token, który jest oparty właśnie na sieci, na której jest BNB, czyli wchodzę sobie w dodaj token i powiedzmy, że będzie to BUSD, czyli odpowiednik po prostu do BNB. Czytały nam token i teraz to co robimy, to jest kontrakt, który musimy sobie skopiować. Wchodzimy sobie do naszego portfela, adres kontraktu, od razu nam wyszukuje, że to jest BUSD, i po prostu klikamy dalej i w tej chwili już mamy dodany token. Cofnę, o. I to jest nasz token, jeżeli chodzi o odpowiednik BNB. Najważniejszą teraz rzeczą, jak chcemy sobie dodać z Biswapa token, czyli ten BSW token, no to w tej chwili co musimy zrobić? To jest tak, connect wallet, to co nam się wyświetli, ok, mam, podpisujemy,
jesteśmy w tej chwili zalogowani naszym portfelem. I żeby dodać nasz token, to tutaj na Bitfury jest informacja o tym. Nie wiem, czy tutaj chyba wyłączałem. Jest cały guide, jak to zrobić. To mniej więcej pierwszy krok już mamy za sobą, bo już go zrobiłem, to teraz przechodzimy do drugiego kroku, czyli to jest ogólnie jak dodaje się tokeny do naszego portfela. Ogólnie możecie wysłać sobie na ten portfel, powiedzmy, że mamy jakiś token, który chodzi sobie po sieci BSC, ale nie macie go w portfelu zapisanego, nie? Czyli podajecie komuś ten adres, albo wrzucacie sobie na przykład swojej giełdzie, chcecie sobie wysłać tutaj coś, bierzecie ten adres, tam podajecie, wysyłacie i wysłaliście, ale się wam nie pokazuje tutaj, że coś macie, nie? A tak naprawdę środki są, one nigdzie nie zniknęły, tylko jedyne co musicie zrobić, to dodać token, żeby on był w ogóle dla portfela widzialny. Więc w tym wypadku ja sobie tutaj biorę ten poradnik i z tego poradnika po kolei robię to, co muszę wpisać, nie? Dla sieci BNB, w sensie dla sieci BSC jest tutaj zrobione właśnie dla BNB tokenu. I teraz sobie dodamy po prostu kolejny token, czyli ten token BSW, który używamy do na przykład do grania, do stakowania i tak dalej, nie? Co musimy zrobić? Pierwsze co, schodzimy sobie tutaj na dół, żeby dodać BSW token, nie? Do MetaMask. Mamy pokazane co i jak. Ja sobie tutaj zaraz na drugim ekranie to ustawię. I wam tutaj pokażę, jak to zrobić. Czyli tak, dodajmy sobie token. Kopiujemy adres, który jest pokazany tutaj, kopiujemy go sobie tutaj i nam się pokazuje, że jest to BSW token, dokładność tam po przecinku 18 miejsc, dalej, dodaj token i tak naprawdę cofamy i już wszystko mamy, nie? Czyli teraz w tej chwili, jeżeli ktoś, albo wy wyślecie sobie na ten adres, co jest tutaj podany na górze, BSW tokeny, no to po prostu będziecie mogli je zobaczyć. I teraz dalej, co możecie z nimi zrobić? Możecie je na przykład wysłać, nie? Czyli klikacie sobie wyślij, wpisujecie sobie jakiś adres, powiedzmy, że podam testowo jako adres Bitfury, na samym akurat dole. I co? I to idzie po sieci BSC. Także tą właśnie sieć mamy w portfelu i tutaj nam od razu portfel wykryło, że jest to BSW portfel. Oczywiście jakbyśmy chcieli na opartego, można też wysłać inne, ale nie wiem, czy wtedy dojdą. Wpisujemy, powiedzmy, że wysyłamy 10, no akurat tutaj nie mam żadnego tokena, także no po prostu nie wyślę. I co jest jeszcze ważne, na ten adres warto wysłać sobie trochę BNB, dlatego że właśnie ten gaz, co widzieliście tutaj, no to też będzie trzeba sobie po prostu go w jakiś sposób opłacić, a żeby ją opłacić, no to tak najlepiej właśnie trochę mieć tam BNB odłożonego, nie? Także myślę, że tutaj z tym portfelem już mamy mniej więcej wyjaśnione, o co chodzi. I teraz po co wam portfel? Jest event, także warto sobie pokopać, jeżeli ktoś z was by chciał sobie kupić te tokeny na tej giełdzie, no to w tej chwili trzeba to zrobić tak, że wchodzicie sobie na portfel, także teraz jakbyście chcieli sobie kupić po prostu jakieś tokeny, no to wchodzicie sobie w portfel, musicie sobie tutaj doładować jakieś BNB, żeby mieć raz na opłatę transakcji, czyli to co będziecie sobie przesyłali, oraz żeby po prostu móc w ogóle kupić, mieć za co kupić, nie, te tokeny. I żeby je kupić, to tutaj nie ma nic prostszego, wchodzicie w exchange, wybieracie sobie ile BNB chcecie, nie wiem, przykładowo mamy 0.5, czyli wchodzimy sobie tak, wpisujemy 0.5, select currency, jest to BSW token i dostaniemy za 0.5 BNB 146 tokenów, jeszcze jest fino, to jest 145 tokenów. I łącznie możecie zobaczyć, jaka jest droga przechodzenia przez to, żeby dostać ten BSW token, no to tak naprawdę kupujemy za BNB, USDT przemieniany jest na USDT czy na Tethera i później jest przemieniany to na BSW token. I ten BSW token sobie później wypłacacie z MetaMaska adekwatnie na swój po prostu portfel Bitfury i możecie nim kopać tokeny. Myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Ja już go nagrywałem chyba z trzeci raz, bo mi dwa razy dźwięk wysiadł.
ale mniej więcej mam nadzieję, że wyjaśnię, o co chodzi. Jeżeli byście nie wiedzieli za bardzo, co i jak się bardziej tutaj obsługiwać, to wam też podeślę filmik w komentarzu do gościa, gdzie ja tam sprawdzałem sobie filmik, bo bardzo fajnie jest wytłumaczone. Ogólnie, jeżeli chodzi o te giełdy typu właśnie Biswap, no to wszystkie te takie DEXy są robione na podobnej bazie. One wyglądają bardzo podobnie, mają różne opcje, tak jak na przykład tutaj widzicie ten Liquidity Farm i Launch Pool. Nie tak przykładowo, Liquidity to znaczy, że dostarczacie kapitał do obrotu. Jest jakaś tam ogólna pula i w tej puli powiedzmy macie, tutaj bym wam bardzo chętnie to pokazał, nie wiem czy ja będę w stanie, powiedzmy, że tak. Wybrałem sobie BNB i BTCB, czyli Bitcoina i BNB, nie? Jest to jako taka para, która zostanie udostępniona do płynności całej na tej giełdzie. Czyli jeżeli ktoś zrobi, powiedzmy, zakup, że będzie chciał sobie wymienić BNB na Bitcoina albo Bitcoina na BNB, no to w zależności jaki udział procentowy wy macie w tej płynności na całej giełdzie, to dostaniecie procent od fee w danym procencie, w jakim wy jesteście na tej giełdzie, tak naprawdę tutaj sobie zakupicie te krypto. I tak naprawdę, no tutaj to im więcej ludzi będzie wymieniało, tym tak naprawdę więcej możecie sobie z tego wyciągnąć, nie? Tutaj jest jeszcze Launch Pool, no i Farma, też byście musieli sobie tak posprawdzać. Po prostu wam podeślę filmik do gościa, gdzie ja sobie oglądałem filmik u niego, też bardzo fajnie wyjaśnił. No to trzeba mieć jakiś tam kapitał na pewno i żeby się pobawić w takie właśnie udostępnianie w razie czego swoich środków i żeby ktoś mógł sobie kupować, sprzedawać, a wy zarabiacie na fee, no to myślę, że to jest fajna sprawa, bo tutaj możecie też sobie właśnie w ten sposób stakować ogólnie tokeny, czyli sobie po prostu te tokeny zostawiacie na stronie, dajecie jako zestakowane tokeny i macie od nich jakiś tam udział procentowy. Dodatkowo też strona ma swój referral system, który jest tak naprawdę trzystopniowy, albo trzy ma takie oddzielne odnogi. Jedno to jest, jeżeli ktoś farmi sobie te BSW tokeny, czyli ma po prostu wrzucone ileś tokenów i je stakuje. Druga to jest, jeżeli ma właśnie tą płynność. No i trzecia opcja to jest, jeżeli sobie swapuje te tokeny na jakieś inne tokeny albo inne kryptowaluty. No i tutaj macie oczywiście swój referral link. Ja wam swój podaję w opisie, więc jeżeli ktoś by chciał skorzystać. Jeżeli chodzi natomiast no tutaj o całość, co jak to będzie wyglądało z tymi BFG tokenami, to jeszcze nikt nie wie, jak tak naprawdę się cena ukształtuje, no bo to jest, wiecie, no umowne jest, że tak naprawdę BetFury wycenia to na 6 centów z kawałkiem, nie? Ale jak to wyjdzie finalnie, to nie wiadomo. Można kopać na pewno lepiej samemu, tylko trzeba znać taktyki. Także jeżeli ktoś by tam chciał, no to będę miał Discorda niedługo, wam po prostu udostępnię i kto będzie tam zarejestrowany u mnie, to na pewno takie taktyki gdzieś tam się dowie. Nie jest tutaj nic nadzwyczajnego tak naprawdę, jeżeli chodzi o te tokeny, aczkolwiek no jeżeli ktoś nie planował wcześniej, że będzie kopał czy nie będzie kopał, to teraz sobie może po prostu kupić na giełdzie tokeny bez ewentualnej straty, że się boi, że straci coś samemu, nie? Albo gorzej mu pójdzie to kopanie po prostu. Także myślę, że tutaj będzie warto. Ja aktualnie, jak mogliście zobaczyć, mam 16 600 tokenów i z tych tokenów mniej więcej tutaj właśnie zaczynałem, to było przedwczoraj i wykopałem no dosłownie 300 tokenów tak naprawdę, nie? I jak widać jest w tej chwili mniej więcej przydział mój taki, tyle co ja dostaję dziennie, to jest tak mniej więcej, bo to się cały czas będzie różnić w zależności też od puli, jaka jest i tak dalej, nie? Także no powolutku już tam coś wpada, można sobie kopać, od paru dni właśnie zbieram sobie Satoshi, Bitcoinie, więc sobie niedługo też pewnie pokopię, może jakaś skrzyneczka jeszcze wyjdzie. Ostatnio właśnie była skrzynka na Ethereum i niestety, ale nie zdążyłem kupić, bo miałem po prostu za mało i skrzynka się wyprzedała. Także no warto sobie właśnie też, myślę, że tego MetaMaska założyć, między innymi, że możecie kupować na DEXach różnych właśnie te coiny, typu te Uni czy Pancake'a, nie? Bo na tych zdecentralizowanych giełdach na pewno wam wyjdzie po prostu taniej.
i przesył taniej na stronę niż na giełdzie Binance, bo tam też można coś kupić, ale są po prostu takie duże fee i takie minimalne wysokie wypłaty, że po prostu się nie opłaca, bo jeżeli ktoś chce kupić sobie boxa pancake'a, no to musi tak naprawdę wysłać 15 cake'ów, nie? Szczerze mówiąc, no jednego bym sobie wysłał dla testów, by się pobawić, trochę pokopać, ale no 15 to też trzeba wydać, nie? Trochę kasy, a tu jest, zobaczcie, ile tych boksów i tak naprawdę, żeby to wszystko sobie pokupować, no to by trzeba było już wydać o wiele, wiele, wiele więcej niż te boksy są warte, ale no później po prostu można to zużyć do kopania sobie tych tokenów i je ewentualnie odsprzedać. Wiem, że niektórzy planują właśnie te tokeny teraz wykopują, jak był event, jeszcze teraz jak jest w tej chwili ten spin tutaj z BSW tokena. Wiem, że ludzie niektórzy się właśnie tak bawią, chcą sobie zarobić na tym i kopią tokeny, a później będą sprzedawać, ale w praktyce, tak jak mówię, nie wiadomo jeszcze jak będzie z ceną, pewnie ta wyjściowa startowa cena jakby wyskoczyła na 0,06 dolara, to myślę, że dużo osób by się wyprzedało i chciał odkupić na niższym pułapie, jak wyjdzie, się okaże. Także ode mnie to było na tyle, mam nadzieję, że dużo chaosu nie zasiałem, jeżeli chodzi o wytłumaczenie tego, bo też za bardzo do końca wszystkiego nie rozumiem, także po prostu wam zostawię odnośnik do filmu gdzieś tam w komentarzu, czy po prostu w opisie. Trzymajcie się ode mnie, to było na tyle, do rychłego, cześć!